Bezpieczna kąpiel. Pod takim hasłem Wydział Prewencji Mazowieckiej Policji już po raz siódmy zorganizował na plaży nad Zalewem w Domaniowie pokaz instruktażowy dla dzieci i młodzieży poświęcony bezpieczeństwu podczas letniego wypoczynku. Chcemy bezpośrednio przed wakacjami dotrzeć do młodych ludzi, ale także do ich rodziców i mówić o tym, jak bezpiecznie nad wodą zachować się. Nie tylko chodzi o samą kąpiel, ale w ogóle o bezpieczeństwo nad wodą, tak aby nikt z nas nie był potem zaskoczony jakąś nieprzyjemną sytuacją. Bardzo mocno stawiamy tutaj na opiekę ze strony osób dorosłych nad dziećmi. Wtedy, kiedy dziecko jest małe, często nie potrafi ocenić zagrożenia, głębokości wody, jej temperatury. I takie zabawy mogą kończyć się tragicznie. Na uczestników festynu czekało wiele atrakcji, m.in. pokazy stylów i technik pływackich, akcji ratowniczych przy użyciu sprzętu podręcznego oraz sprzętu ciężkiego, pokaz psa ratownika, desant z łodzi motorowodnej, przejażdżki mini strażą pożarną, łodziami ratowniczymi, prezentacja ratunkowego sprzętu wodnego, a także pokaz flyboardu, czyli nowej dyscypliny sportowej, a także edukacja w zakresie bezpiecznych zachowań w czasie wakacji oraz konkursy dla dzieci i młodzieży. Chcemy pokazać dzisiaj różne sposoby spędzenia ciekawie czasu nad wodą, więc będą stosowne pokazy możliwości korzystania z wody, ale najistotniejszym przekazem w dniu dzisiejszym to jest reagowanie policji, reagowanie ratowników WOPR-u na sytuację niebezpieczną w wodzie, ratowanie osoby, jej życia, zdrowia. Chcemy pokazać, że jeżeli do czegoś dojdzie, to jesteśmy w stanie na to skutecznie zareagować. Tylko w ubiegłym roku na Mazowszu w okresie wakacyjnym utonęło 21 osób. Najczęściej wypadki te powodowane są właśnie lekkomyślnością, niejednokrotnie połączoną u osób dorosłych z alkoholem. Groźne jest również korzystanie z nielegalnych i niestrzeżonych kąpielisk.